Witamy Was 21 grudnia w drugim odcinku o naszych śląskich zwyczajach. Mamy dla Was dzisiaj dwie niespodzianki. Jestem bardzo ciekawa, czy któreś z dzieci będą znały te właśnie zwyczaje. Otóż, od najdawniejszych czasów bardzo popularne na Śląsku było uprawianie lnu, a potem jego czesanie, przędzenie, czyli przygotowywanie do tkania z niego materiałów. Te ostatnie czynności wykonywano w domu późną jesienią i nazywano to przątkami. Tradycyjnie kończono przędzenie na początku grudnia, by potem, 8 grudnia, iść do kościoła podczas uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wówczas w kościele składano w ofierze garść czystego lnu jako symboliczny prezent dla Matki Boskiej na pieluszki. Bo pieluszki, jakimi Matka Boska owijała w Betlejem małego Jezuska, są głęboko obecne w naszej kulturze. Rzeczywiście tak jest, kochani. Jest sporo takich śląskich obrazów, na których jest namalowana Matka Boża wieszająca pieluchy. A ja miałam też kiedyś taką przygodę, odwiedzałam śląskie kościoły i w jednej z szopek rozczuliła mnie zupełnie właśnie taka scenka, że był sznureczek rozwieszony, wisiało pranie i stał kosz, w którym Matka Boża już kilka pieluszek poskładała. Czyli rzeczywiście ta tradycja jest obecna. Poszukajcie, porozglądajcie się po ścianach u Omy w domu. Może gdzieś wisi taki obraz, że Matka Boża właśnie zrobiła pranie. I drugi zwyczaj, który też już zanikł właściwie. Mianowicie, w dniu 13 grudnia przypada Dzień Świętej Łucji, której imię po śląsku brzmi Łucyja, Łucjo, Łucyjka, Luca albo Ludzka. Święta Łucja żyła na przełomie III i IV wieku, a zginęła podczas antychrześcijańskich prześladowań, które władze starożytnego Rzymu zgotowały wyznawcom Chrystusa. Regionalna śląska tradycja na świętowanie w Dniu Świętej Łucji właśnie zna taką tradycję. Uważano dawniej, że Łucyjo chroni od czarów, czarownic, heksów i innych szcigów. Łucyjkowe obchody zachowały się między innymi w Siemianowicach Śląskich. Organizuje się tam w grudniu regionalną imprezę pod hasłem Łucyjo, nasze śląskie Halloween. Bo rzeczywiście według dawnej śląskiej tradycji straszyło się dzieci czarownicami, które ponoć w Dniu Świętej Łucji miały czekać na ludzi przy rozstaju dróg. Tego dnia też dawało się kurom jeść w okrągłym naczyniu, by niosły jajka w swoim kurniku, a nie gdzieś w krzakach. Niektórzy jeszcze dzisiaj uważają, że pogoda w Dniu Świętej Łucji, czyli 13 grudnia, wróży pogodę na cały styczeń, zaś 14 grudnia to jest wróżba, jaki będzie luty. I tak przez kolejne 10 dni, aż do Wigilii, możemy przewidywać pogodę na kolejne miesiące. W ten sposób jeszcze dzisiaj niektórzy układają sobie pogodowy kalendarz Świętej Łucji. Oczywiście należy zwrócić uwagę, że nie tyle na temperaturę, ale raczej na sprawy opadów, wiatrów lub na słonecznienie czy zachmurzenie. Zobaczcie, już drugi raz mamy do czynienia z wróżbą pogodową. Wczoraj prosiliśmy Was, żebyście może już troszeczkę podpytali swoich domowników, czy takie zwyczaje gdzieś u Was się znajdują. I co? Mamy jakieś odpowiedzi? Tak. No proszę. Ja mam jeden. To powiedz. Ja pamiętam, że u nas w domu w Wigilię mój tata w pomieszczeniu, na które mówiło się laupa po śląsku, na parapecie, to było ważne, ponieważ ten parapet był od strony północnej, ustawiał łuski cebuli, a właściwie nie łuski, tylko kroił cebulę i obierał jej łupiny, ustawiał je na parapecie po kolei. Ważne było od lewej do prawej strony, ustawiał 12 takich łódeczek cebuli i potem zawsze po Wigilii szedł sprawdzał, te 12 oznaczało oczywiście 12 miesięcy w roku. I po Wigilii sprawdzał w tych łuskach, w których pojawiła się woda, ponieważ coś się skropliło, oznaczało to, że będą to miesiące mokre. A te, które były suche, no to znaczyło, że będzie dobra pogoda. Trochę zmartwieniem zawsze było, jeżeli w siódmej i ósmej łusce była woda, ponieważ
to są miesiące letnie, a dla rolników oznaczało to deszcz. Więc zawsze pamiętam, że to mojego tatę martwiło, ale rzeczywiście tak zawsze ustawiał te łuski i przewidywał w ten sposób cały rok. Czy to się sprawdzało? Czasem tak, czasem nie, ale zawsze to robił. No, no właśnie. To też jest tak, że w Laubie jest zimniej niż tak. W całej reszcie domu, także to mogło być rzeczywiście taka wróżba trochę bardziej miarodajna. No i jak widzicie, da się, są domowe, różne, prywatne, rodzinne tradycje, tym bardziej Was do tego zachęcamy. Jeżeli już Wam się uda, to mamy kilka pomysłów, tak? Można naszego dziadka, tudzież nie wiem, ciocię, babcię, kogokolwiek nagrać, jak opowiada te historie właśnie przy choince, tak? Można te historie spisać, można te historie narysować. Możecie mieć tyle rodzajów pamiątek po takich wspólnych opowieściach domowych. A gdybyście jeszcze zechcieli nam takie opowieści wysłać, to już byłoby zupełnie cudowne, dlatego że tym sposobem moglibyśmy troszeczkę muzealnie pozbierać te nasze regionalne tradycje. Bo tak jak mówimy, one się różnią nawet miejscowościami. Tak jak różni się gwara, tak? Wszyscy wiemy, że mieszkańcy Kolonowskiego mówią troszeczkę inaczej, w Staniszczach Małych jeszcze inaczej, tak? A my u nas Godomy jeszcze inaczej. Dokładnie tak to jest i na tym polega właściwie wartość tej naszej różnorodności, z której bardzo się cieszymy. W takim razie zachęcamy Was do badań, to się będzie nazywało tak, wiecie, profesjonalnie etnograficznych. Będziecie badaczami, etnografami. Tutaj bałwanek już trochę poczynił pierwsze kroki jako etnograf, także może teraz przyjdzie kolej na elfa i może naszego drugiego elfa też zachęcimy do tego, żeby szukał. Śpi. No, jak to drugi elf. Kochani moi, jest już naprawdę bliziutko do świąt. Oglądajcie nasze kolejne odcinki, żebyście byli przygotowani i znali wszystkie zwyczaje i mogli je wprowadzić w życie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia.